Moi drodzy, witajcie w nowym kosmetycznym filmie na moim kanale i dzisiaj zrobimy sobie top 5 maseł do ciała. Skąd pomysł na taki film? Otóż po pierwsze, dopytujecie mnie na moim Instagramie, czy mogłabym polecić Wam jakieś fajne masła do ciała. Po drugie, mamy okresy zimowe, a ja osobiście uwielbiam tego typu produkty w pielęgnacji mojego ciała. Zdecydowanie masła i takie treściwsze balsamy. I dzisiaj postanowiłam, że przedstawię Wam w filmie taką moją wybraną piątkę. Natomiast w opisie do dzisiejszego filmu znajdziecie również linki i propozycje innych maseł do ciała, które również bardzo lubię. Więc może coś dla siebie znajdziecie, może coś Was zainteresuje, mam taką nadzieję, więc od razu zaczynamy. Pierwszy produkt, który chciałabym Wam dzisiaj pokazać, jest to mój hit od kilku dobrych lat. Dobrze usłyszeliście. Pierwszy raz, kiedy trafiłam na to masło, od razu przepadłam. Co prawda w nazwie ma ultra lekki krem właśnie od marki L'Occitane. I rzeczywiście można by powiedzieć, że jest to ultra lekki krem, ponieważ jego konsystencja jest piankowa. Dosłownie, słuchajcie, mamy tutaj w opakowaniu piankę. I tak myślę, że stąd też wzięła się nazwa, bo jeśli przyjrzymy się temu, co on ma w składzie, jak on działa, jak ta konsystencja pracuje na ciele, to już nie do końca jest taka ultra lekka. A ja w okresie zimowym bardzo lubię produkty, które w składzie zawierają masło shea. Między innymi dlatego, że właśnie masło shea słynie ze swoich właściwości odżywczych, nawilżających, natłuszczających i regenerujących. Odbudowuje barierę hydrolipidową i bardzo fajnie wpływa na naszą skórę, zarówno jeśli chodzi o ciało, ale również na przykład na twarz. I w tym oto produkcie znajdziemy 5% masło shea, oprócz tego jeszcze inne składniki aktywne, ale przejdę właśnie może do tej konsystencji, żeby Wam przybliżyć, dlaczego ja też tak bardzo lubię ten produkt. Konsystencja piankowa. Naprawdę wystarczy jej odrobina, żeby rozprowadzić na ciele. Przez co też, mimo tego, że ten produkt jest drogi, bo kosztuje około 150 zł za opakowanie, w którym mamy, czekajcie, już Wam mówię, 200 ml produktu, to jest właśnie przez tą swoją konsystencję bardzo wydajny. Odrobina tej pianki nałożona na skórę zmienia się w bardzo takie treściwe, gęste masło. Ale cudownie sunie po skórze i naprawdę odrobina, słuchajcie, wystarczy, żeby rozprowadzić na całym ciele. Więc wydajność tego produktu jest bardzo, bardzo dobra. No chyba, że lubicie smarować się zdecydowanie mocniej, natłuszczać swoje ciało w okresie zimowym tego typu produktami, no to wiadomo, wtedy będzie on się szybciej zużywa. Ale druga ważna sprawa, za którą ja ten kosmetyk tak uwielbiam, to jest jego zapach. Jeśli kiedykolwiek mieliście okazję powąchać produkty z serii właśnie z masłem shea od marki L'Occitane, to będziecie doskonale wiedzieć, o co mi chodzi. To jest zapach intensywny, bardzo bym powiedziała intensywny, taki pudrowy. Zdecydowanie nie jest on świeży, ale z drugiej strony można by było powiedzieć, że jest lekko odświeżający i też otulający. Nietypowy zapach, ale można się w nim zakochać. I ja uwielbiam zapach produktów właśnie z tej serii. Nawet ostatnio jak kupowałam, słuchajcie, to masełko w sklepie marki L'Occitane, to pani mi zaproponowała wersję, która pojawiła się w okresie zimowym, świątecznym, z nieco inną domieszką zapachu, chyba tak mi się wydaje, że piżmowym, olejkiem piżmowym, ale nie, w ogóle nie ma takiej opcji. Powiedziałam, że nie, absolutnie, jeśli mam brać produkty z tej serii, to biorę o tym tradycyjnym, charakterystycznym zapachu. Tak samo uwielbiam też masło do rąk z 20% masełkiem shea. To jest obłęd. I ten zapach tak długo utrzymuje się na skórze, że jeśli na przykład wysmarujecie się tym masełkiem wieczorem, to będziecie czuć go przez całą noc, a nawet rano,
na skórze, na piżamie, coś fantastycznego. No i kolejny plus tego masła to przede wszystkim jego działanie, bo bardzo szybko zauważacie to nawilżenie, tą regenerację skóry. Jeśli wasza skóra w okresie zimowym jest bardzo mocno przesuszona, odwodniona, to na pewno będzie dla was fantastyczny produkt. Ja uwielbiam, wiem, że jest też dostępne, są też dostępne inne wersje właśnie w tej serii z masłem shea, ale ja akurat uwielbiam właśnie tę piankę, tę taką piankę, która jest przyjemna w nakładaniu, w aplikacji, cały ten proces pielęgnacyjny jest dla nas umilony. I to jest też takie masło, które właśnie ze względu na swoją konsystencję też fajnie sprawdzi się w okresie wiosenno-letnim. Kiedy nie lubicie takich typowych, tłustych, gęstych maseł, które trzeba wydobywać właśnie z opakowania, to na pewno ta pianka was zaskoczy. Ale działanie, zapach, konsystencja, no to jest po prostu mój hit od kilku już dobrych lat. Drugi kosmetyk, który chciałabym wam pokazać, jest to masło od marki Rituals. Ja bardzo lubię masła tej marki i też znam je już od kilku dobrych lat, sięgam po nie od kilku dobrych lat. Teraz marka Rituals otworzyła swoje sklepy stacjonarne. Kiedyś była jeszcze dostępna w Sephorze, ale chyba nadal jest dostępna. I ja też pamiętam, że swój pierwszy produkt tej marki kupiłam właśnie w Sephorze. I jest dostępnych kilka wersji zapachowych, jeśli chodzi o te masła. One też momentami różnią się od siebie konsystencją. Natomiast ja uwielbiam właśnie tę czerwoną serię, czyli serię Ayurveda, między innymi za zapach i za to, że to masło wydaje mi się, że jest najbardziej treściwe ze wszystkich, które są dostępne. Cudowny, umilający cały proces pielęgnacyjny zapach. Idealny na okres, według mnie, idealny na okres i właśnie jesienno-zimowy. Bardzo długo utrzymuje się na skórze, ale nawilżenie, natłuszczenie, odżywienie skóry, bardzo ciekawe składniki aktywne. I też plusem jest to, że pojawiły się, słuchajcie, wkłady uzupełniające. O tak, czyli wystarczy, że raz kupicie sobie takie duże opakowanie, a później możecie już do niego dokupić tylko i wyłącznie w sam wkład, więc wychodzi was to dużo taniej. Tu mamy opakowanie 220 ml. Ja jeszcze nie sprawdziłam, jaką pojemność mają wkłady, bo zużywam sobie na razie to masełko, ale na pewno to sprawdzę i dam wam znać pewnie na moim Instagramie, jak to wychodzi w porównaniu cenowym i w porównaniu też z pojemnością, ale na pewno jest to bardzo dobre rozwiązanie i zdecydowanie lepsze rozwiązanie, jeśli chodzi o środowisko. Opakowania tych produktów też są piękne, zwłaszcza, że mamy tutaj nakrętkę drewnianą, no ale samo opakowanie oczywiście się nie liczy, liczy się działanie, składniki aktywne, które tutaj mamy, zapach, który oczywiście też będzie nam umilał cały ten proces pielęgnacyjny, więc na pewno jeśli chodzi o markę Rituals, to mogę polecić wam masła pielęgnacyjne do ciała, no i moja ulubiona seria to jest właśnie ta czerwona. Trzeci kosmetyk, który chciałabym wam dzisiaj pokazać, jest to marka Mokosz. I oczywiście rozmawiamy tutaj o produkcie naturalnym, więc skład też będzie naturalny. Mamy tutaj bardzo dużą ilość fajnych substancji aktywnych i olejów, które będą natłuszczały naszą skórę, nawilżały, odżywiały, regenerowały, wzmacniały barierę hydrolipidową. To jest balsam, słuchajcie, czyli powiedziałabym, że taki, no właśnie, to nie jest masło, ale bardzo treściwy, fajny balsam. Ja zdecydowanie najbardziej w okresie zimowym uwielbiam ten z żurawiną, dlatego że zapach tego właśnie balsamu jest słodki, otulający, troszeczkę kojarzy mi się ze świętami, troszeczkę właśnie umila mi dni takie już po świętach, ten okres karnawałowy, bardzo, bardzo lubię. Te balsamy od marki Mokosz, wiem, że są dostępne też inne wersje zapachowe, rzeczywiście też sama próbowałam na przykład w okresie letnim, ale jeśli o mnie chodzi, to ja no zdecydowanie najczęściej wracam mimo wszystko do żurawiny. A jeśli mieliście okazję powąchać i spróbować, to gorąco wam polecam. Mamy tutaj szklane opakowanie, jest to oczywiście polska marka. Mamy tutaj pojemność 180 ml, więc mniej od tych produktów, które wam do tej pory pokazałam. Ale tak jak mówię, to jest balsam, więc nie będzie aż tak wydajny
jak masło, bo trzeba go troszeczkę więcej nałożyć. Ale działanie. Działanie przede wszystkim jest super i to bardzo szybko zauważycie. Nie ma mowy o jakichś podrażnieniach, pieczeniach, szczypaniu, o czymkolwiek. Skóra sucha polubi ten produkt, między innymi za właśnie te oleje, które mamy w składzie, jak na przykład olej arganowy. Tutaj mamy olej makadamia, mamy tutaj olej żożoba, mamy tutaj olej ze słodkich migdałów. Naprawdę jest tutaj bardzo dużo fajnych składników, które będą super wpływały na Waszą skórę i to też jest taki produkt, który w sumie możecie stosować przez cały rok, niekoniecznie zimą, chociaż tak jak mówię, ja ze względu na żurawinę, na ten zapach, uwielbiam go w okresie jesienno-zimowym. To jest też moja propozycja dla osób, które stawiają przede wszystkim na polskie marki, stawiają na kosmetyki naturalne i stawiają też na produkty, które mają lżejszą formułę, ale będą świetnie działały. Więc na pewno mokosz, balsamy do ciała mogę Wam spokojnie polecić. A jeśli już jesteśmy przy kosmetykach naturalnych i polskich markach, to muszę również wspomnieć o maśle od marki Dalkemi i jest to masło przeciwstarzeniowe, czyli propozycja dla osób, które już myślą właśnie o działaniu przeciwstarzeniowym na swoje ciało. Tutaj również mamy świetny skład i słuchajcie, ten skład jest niesamowicie bogaty, zobaczcie, on jest po prostu ogromny, ilość olejów, olejków eterycznych, substancji aktywnych, ekstraktów jest nieprawdopodobna. Konsystencja jest rzeczywiście bardzo gęsta, to jest masło i to jest taki kosmetyk, który fantastycznie sprawdzi się po kąpieli, wieczornej pielęgnacji, a między innymi dlatego, że ma charakterystyczny zapach. Ja wyczuwam tutaj bardzo dużą ilość lawendy. To jest taki zapach, no, ziołowy, zdecydowanie ziołowy, ale tak mówię, no, przeważa mi tutaj ta lawenda, a lawenda, jak wiecie, ma działanie uspokajające. Dlatego też mówię, że jest to świetny produkt do stosowania wieczorem, po wieczornej kąpieli, kiedy chcecie się zrelaksować. Zapach utrzymuje się bardzo długo na ciele i też mam takie wrażenie, że może właśnie przez to zastosowanie tych olejków eterycznych, on w kontakcie, to masło w kontakcie z naszą ciepłą skórą po kąpieli też wydziela intensywniej właśnie te aromaty tych olejków eterycznych, ten zapach lawendowy i rzeczywiście Wy się uspokajacie. Jeśli lubicie lawendę w kosmetykach, jeśli lubicie takie bardziej ziołowe aromaty, to zdecydowanie polecam Wam ten kosmetyk. Poza tym też zauważyłam, że w momencie, kiedy nasza skóra po kąpieli jest taka bardziej wilgotna, miękka i też ciepła, konsystencja tego kremu lepiej zdecydowanie na skórze pracuje. Bo testowałam ten produkt w porannej pielęgnacji, testowałam go w takie dni, kiedy na przykład nie brałam prysznica czy gorącej kąpieli, na suchą skórę i zdecydowanie bardziej lubię nakładać to masło właśnie po kąpieli, po takiej dłuższej kąpieli, po takim relaksie, wannie, po domowym spa, to jest coś fantastycznego. I ze względu właśnie też na substancje aktywne, które tutaj znajdziemy, mamy nie tylko nawilżenie, regenerację, odbudowę, ale mamy również takie lekkie ujędrnienie, działanie przeciwzmarszczkowe, działanie antyoksydacyjne, bardzo fajny produkt, warto go docenić. Tutaj z kolei mamy pojemność, już Wam mówię, pojemność 100 ml, więc dosyć mało, w nieco wysokiej cenie, ale to jest taki, powiedziałabym, produkt dodatkowy w pielęgnacji, bardziej luksusowy. I na zakończenie dzisiejszego filmu mam jeszcze jedną dla Was propozycję, czyli piątą. Co prawda nie posiadam jej tutaj w tej chwili, ale jest to jedno z pierwszych maseł. W ogóle masła tej marki są jednymi z pierwszych, w których się zakochałam właśnie w stosowaniu tego typu pielęgnacji w zimowej pielęgnacji. No mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. I mam tutaj na myśli markę Organic, a dokładnie jedno masełko wybrane przeze mnie ze względu na swój zapach. Jest to masło o zapachu czarnej orchidei. To jest też bardzo nietypowy, powiedziałabym intensywny zapach, który bardzo długo utrzymuje się na skórze, ale on przypomina mi troszeczkę aromat perfum Thierry Mugler Angel. Więc jeśli kojarzycie ten zapach, to też będziecie troszeczkę odrobinę wiedzieć, o co chodzi w tym masełku właśnie z czarną orchideą od marki Organic.
Ale ja co prawda nie stosowałam tego masła już od jakiegoś czasu i myślę nad tym, żeby do niego wrócić, więc mam nadzieję, że konsystencja nie uległa zmianie, bo w czasie, kiedy ja stosowałam, wracałam regularnie do tego masła, to ona była tłusta, taka treściwa, tłusta konsystencja, między innymi też ze względu na zastosowanie masła shea w dosyć dużej ilości właśnie w formule tego kremu i ten krem, ten balsam, to masło po nałożeniu na skórę zostawiało taką tłustą warstwę. I to zdecydowanie jest propozycja dla osób, które wolą tego typu produkty, które wolą stosować na przykład olejki do pielęgnacji ciała, albo też właśnie lubią takie olejowe, tłuste, natłuszczające konsystencje. I zapach, który bardzo długo się utrzymuje, właśnie to działanie natłuszczające, takie regenerujące, odżywcze, odbudowujące, to jak skóra jest miękka i przyjemna w dotyku po tym preparacie, no po prostu cudo. Poza tym to też są takie masła, które moim zdaniem są w bardzo dobrej cenie, chociaż też mają nieduże pojemności, ale warto się nimi zainteresować, warto się zainteresować marką Organic i sama myślę nad tym, że jak już wykończę te swoje zapasy, bo wiecie, że ja w tym roku wykończę wszystkie swoje zapasy, to na pewno wrócę właśnie do tego masełka. No dobrze, moi drodzy, myślę, że to jest najlepszy moment, żeby się z Wami pożegnać, ponieważ wchodzi mi tutaj do mieszkania już niesamowicie piękne słońce i jak sami widzicie, to słońce się tutaj zmienia, wchodzi mi trochę na twarz, ale mam nadzieję, że zaspokoiłam Waszą ciekawość. Znacie teraz już taką moją topową piątkę, jeśli chodzi o masła do ciała, które świetnie sprawdzą się w okresie zimowym, ale również sprawdzą się przez cały rok, tak na dobrą sprawę. Podkreśliłam zapachy, macie w opisie wszystkie najważniejsze linki, macie też propozycje innych maseł, które bardzo lubię i do których lubię wracać. Więc tyle, mogę się już z Wami pożegnać. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za obecność i dajcie koniecznie znać w komentarzach, jakie są Wasze ulubione masła do ciała. Może coś mnie zainteresuje z Waszych propozycji? Trzymajcie się cieplutko, do zobaczenia. Hej!